Aż ziemia się trzęsie. Me. 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 Cała noga wali. Nie nadążasz. No. Siku, zrób jazda. Za winklem. Się wkurza, bo go boli noga. Co tam zrobiłeś sobie? Skręcona? No co? Na milicję trzeba dzwonić. Co? Biegać, biegać. Korzystaj z ładnej pogody. Jak nie, jak nie. O! Co tu? Na chwilkę się... Nie. Na chwilkę... się przywiesimy. Jak tam dojony jest? Aria? No chodź. No, chyba będzie trzeba zdoić na wieczór. Nie ma co zostawiać takich balonów. Co? One jednego męczą chyba. Z tego co widzę. Jeden jakby mniejszy. No, lepiej dostępny, ale nie są jakieś twarde. Jest dużo mleka. Pewnie z 1,5 litra. By się uzbierało. O, jak się ładnie kłóca, żeby tylko ją zdoić. Dobra kózka jesteś, tak. Starajcie się bardziej, chuderlaki. Jak włączą sanie, to będzie im mało jeszcze. Nie, Aria? Dasz buzioka? Nie? Ty. Idę kurnik robić, znaczy kurnik, odchowalnik. Aria? No chodź. Mamuśka. Jeszcze z 2 dni może, co? Będzie gorąco, to wyjdziecie na pewno na trawę. Żeby takie małe zostawały one, nie? Żeby nie rosły już. Mała koza, mały problem. Mógłby mieć ich z 20-30. No to urośnie, to później wrzeszczy. Się żyć odechciewa, nie, Aria? No jednego męczą chyba. Zobaczymy. Ładna kózka będzie. Przecięta na pół. Tu. Też będziesz taka wariatka?
Jaka wi? Ciekawe. Fachowym trzeba być. Moja fachowa intuicja mówi, że to kurczę ja ciąłem. Od ręki. To kurde wszystko na trzeźwo. Człowieku, wszystko jest możliwe. Damy na pół. W sumie to nie trzeba. Ja mam 80 do 40 cm odcinane. Będzie dobrze. Wiesz o co chodzi. Tylko to będzie test dla tego sprzętu. Wszystko tu się gibie. Radę. Trzeba polecieć, się dowiesz. No to lecimy. Dobrze poleciał. Dobra. Psychoactivity, kurde. Dobrze jest. Jako sznureczka. O. Gryzonie. A mają rozpęd. A kurczę. To temu tak wyjął. Ja kręcę, kręcę. Mówię się przekręcę, kurczę, w tym kurniku. Tak wyją. O no, rozwaliły, wywaliły. Wariaty, chodźcie. Nie? No jak nie, chodźcie. Jeszcze pół godziny mleko będzie. Patrzeć jak biegać. No nie tędy. Nie zamykać się. Idźcie tam wodę macie. Wariaty. Chodź, Abi. Ten od Pauli. Jaką ma, jaki ma głos fajny. Me. Najmłodszy może temu. Zresztą Paula też ma inny głos, ma gruby taki, kurde, byczy. Dobra, na dzisiaj ok. Miałem mało czasu, bo tak to wiecie, to by było zrobione. Ale powolutku, jutro sobota. No to jutro powinno być zrobione, jeśli nic nie, innego nie planuję. No bym nie chciał, bo ewentualnie gdzieś do sklepu, to kurczę, jutro, nie? Siatki mi starczy, no ale nie wiadomo, co tam wyjdzie, nie? Więc ogólnie wiem, co robię. Ale to co znajdę. Na freestylu wymyślam różne patenty, nie? Na przykład nie będzie skrzynia jakaś prostokątna, tylko tutaj spad, ponieważ tutaj o wystarczy, że jest wysoko, robię to wszystko na wymiar poidła, nic większego niż poidło. Nawet to karmidło nie jest większe chyba, co? Nie. Więc najwyżej musi być tak jak karmidło pokazuje, nie? Czyli tutaj będzie siatka, o wchodzi, jeszcze zapas jest, no ale to dobrze. No i tak samo żarówki, nie? Żarówka gdzieś dotąd będzie sięgała. Też ona ma z 15 cm. No to tutaj będę po prostu kładł z tej strony bardziej, jeśli już, bo planuję, żeby zmniejszyć troszeczkę tą przestrzeń, żeby ładnie cyrkulowało powietrze, nie? Cyk, cyk, cyk. No to zrobimy
spad delikatny, nie? O, tak o. Też będzie mi łatwiej sięgać, jak tutaj będzie niższa ściana, nie? To sobie bez problemu sięgam do końca, łapię kurczaka. Rozumiemy, o co chodzi, nie? Coś takiego. No i oczywiście pójdą jeszcze te kobelki. Tutaj ściana, tutaj belka też nośna, bo nie chcę po środku dawać nic, żadnego wspornika, więc jakieś coś mocniejszego damy. No i tak, no i później co? Tutaj drzwiczki to też na dwa razy chyba wymyślę. Żeby jak coś doglądać, to żeby jedno otwierać, a gdzieś tutaj przy drugich, żeby ciepła nie wytracało, bo to duże drzwi, no to jak otworzy, to ci to wszystko ucieka, nie? Więc można to podzielić na dwoje drzwi, jak to się mówi. Ale to się zobaczy, no kurczę. Jest tego przecinanie i tak dalej, ale no, się wziąć to 3 godzinki byłoby zrobione. Wena porwała. I się nie ponagrywało mi. Zapomniałem w ogóle nagrywać. No skąd te biedne ludzie będą wiedzieli, jak się odchowuje kurczaki? Najpierw trzeba zbudować z odzysku. To kosztowało niecałą złotówkę. Nie no, podliczyć prąd ze złoty 50, niech będzie, no. Śmiel. Zawiasy trzeba dorobić. Będzie klapa, jedna. I tutaj już druciki jakieś puszczę, na których będzie lampka, jedna, druga, a ta przestrzeń będzie wolna. Kurde! Zawiasy trzeba tak zrobić, żeby to było mocne, wzmocnienie musi być. Więc tutaj coś nakręcimy, żeby to się podnosiło naraz, żeby tam się nie wyginało. Nie? Czy walić to? Nie można walić tego, bo nie wyjdzie. Chyba, że wygiąć. Nie. No. O tak o, przykręcić, a później wygiąć. Nie, już nie kombinuj. Trzeba przykręcić tutaj o dystans ze sklejki. Do tego może. Może to się nie wygnie w sumie, co? Może i nie. Tak jak mówiłem, pełen freestyle, proszę Państwa. Co pod ręką pójdzie w ruch i będzie, kurczę, odchowalnik. O! Takie oko miej. Człowieku, co do milimetra. Ha. Fachowiec w końcu, nie? Kurczę, za dużo jeszcze. To jeszcze na pół. Trzeba. Nie marnujmy materiału. Jaki byś bogacz nie był, to kurde oszczędzaj. Teraz się nie uda już. O, się udało. Dobra. Jakoby było. Jeszcze zmierzymy, tylko żeby było na równo. A, kurde, szukam drugiego. No i co? I to, tak? No tak średnio bym powiedział. Nisko jeszcze. Dawaj drugie. No i co, dziewczyny? Mówiłam, się uda. Pięknie. O, nawet tu się opiera. Wszystko gra. Dystanse wszystkie zachowane. Tu niedobrze, coś nie wchodzi. O! Się wyszlifuje. Wiecie, jak to jest. No, zobacz, jak zaszalał. Nawet te dałem. Wykończenie. Listwa normalnie maskująca. Tutaj to jest tylko po to, żeby usztywnić całość, bo z jakimś czasem, albo no w sumie na zimę będę tutaj coś walił, jakiś syfek na górę, no to żeby to się nie wypaczyło, nie wygięło, no to się tutaj zaprze, żeby to była całość, nie? No, rączek nie trzeba, bo tu wysunięte. Cyk. Tutaj zaczepów nie trzeba, bo w sumie się opiera. To nawet przy wichurze tutaj takich wiatrów nie ma raczej, no. Najwyżej będę uważał.
I co teraz? Ostatni etap, czyli jakiś drucik zamontujemy, żeby te lampki wisiały, nie? Najlepiej z boku, bo tutaj będę miał tą przestrzeń, a najlepiej środek, zobacz jaki krzyż piękny. Środek byłby, ponieważ jest najmocniejszy i równy w miarę powinien być, byłby na poidło się zmieściono. Dycha jedna starczy, gdzie? Później będzie trzeba już dwie dychy. Najwyżej coś tam się położy. Jedna dycha mało będzie. Ale tutaj spoko stoi, nie? Tak więc tak, się zamknie. Jak na środek dam, się zamknie. Leciutko. To jak ty to mierzysz, że mi to nawet tutaj wejdzie? A, bo lampy jeszcze muszą być. Dobra. Lampa przecież dotąd jest, a ten kurczak jak podrośnie będzie taki, no to żeby nie przyjarało mi kurczaka, nie? O, trzeba gdzieś tutaj będzie zawiesić te lampy. I tutaj powinno też w miarę szczelnie jest zrobione. Się starałem. Że będą cieplejsze dni czy noce, no to jedna lampka powinna wystarczyć, nie? Ogólnie. Ale to już tam dużo i tak nie da. Jak masz spód otwarty, nie? Żeby coś tutaj, jakiś koc czy coś, nie? To no, nie za wiele nie da. Tylko na początku, wiadomo, to wszystko zasłonię. Żeby się nie wdzierało, tej powietrze nie hulało od spodu, nie? Albo im wyścielę po prostu karton na pierwsze dwa dni, nie? Się jeszcze zastanowię. Na początek, na pierwszy dzień chociaż to by można było, ponieważ one mają małe łapki i bywa, że któryś jakoś tak skrzywi tą łapę, że ona mu się wciśnie. Nie? Kolanem tak jakby wejdzie w to i już nie może wyjść. Tego nie zobaczysz, to może paść kurczak, albo kontuzję mieć mocną. Zdarzyło mi się nieraz. Pojedyncze przypadki naprawdę, sporadyczne. Ale no, się zdarza. No cóż, damy ten kabelek. Mam dwie lampki, które działają i nie mam na zapas, nie? Dlatego no, w poniedziałek będę musiał jeszcze kupić od razu z 4 lampy, żeby były, bo i tak dla indyków będę potrzebował. No i zapas musi być zawsze, ponieważ jak padnie, no to trzeba od razu wymieniać się, nie ma co tutaj. Jak w niedzielę, czy kiedy to będzie, czy w nocy się zorientujesz i nie masz co podłączyć, to słabo. Dobra. No i tak to jest przewidziane na 120 pisklaków, nie? Jest to około 1/3 większa powierzchnia niż miałem. Można by zmierzyć. Tutaj jest 85 na 250 bodajże. 80 z hakiem. Na 250, tak? 80 na 250. A tu mamy stary odchowalnik. 75 na 175. No to tak jak mówiłem, około 1/3 większy jest, a ten będzie może akurat na indyki, nie? Gabarytowo. Bo wcześniej, no mam jeszcze go, on jest kurde, no prawie nieużywany, ale on jest taki, nie? O 1/3 mniejszy od tego. Jest za mały. Ale jakbym hodował kiedyś coś, chciał 20-30 sztuk czegoś odchować, to by był idealny, też tamten najmniejszy. Teraz bardzo sprytnie robimy akcję taką, żeby złapać tutaj druta. Nie? To co, taką chyba będzie. Bum, 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 bum.